Dzisiaj każdy uczeń i nauczyciel zespołu szkół technicznych to szacowny jubilat z 90 na karku. Placówka zaczynała swoją działalność w 1927 roku jako publiczna szkoła doskonalenia zawodowego. O tym, jak było kiedyś, a jak jest teraz, można było posłuchać podczas jubileuszowego spotkania i okolicznościowych przemówień. Zmieniło się właściwie wszystko, twierdzi dyrektorka placówki. Anna Musiałowicz przy tej niecodziennej okazji wymienia powody, z których placówka i jej kadra może czuć się dumna. No, dumna jestem z absolwentów, z kadry pedagogicznej, z uczniów, z pracowników administracji i obsługi. Dumą napewniają mnie też emeryci, którzy nas odwiedzają, mają kontakt ze szkołą i hasło, które przyjęliśmy na obchody 90-lecia Łączymy Pokolenia, ono rzeczywiście jest odzwierciedleniem faktycznych relacji. To nie lada osiągnięcie, jak podkreśla dyrektorka, zwłaszcza przy tak dużej rotacji uczniów i nauczycieli przez ostatnie 90 lat. Szkoła zachowała swój wyjątkowy i specyficzny charakter, który sprawia, że uczniowie nawet po latach chętnie ją odwiedzają i to nie tylko od święta. Niektórzy podejmują tu nawet pracę. Czym wyróżnia się ZST na tle innych placówek i dlaczego warto właśnie tutaj podejmować naukę? Szkoła kształci w kierunkach, które są bardzo potrzebne na obecnym rynku pracy. Dobrze przygotowuje do studiów, czyli nasz absolwent, jeżeli jego plan na przyszłość jest taki, że kończę studia, daje sobie radę na uczelniach technicznych, ale nie tylko, bo uczniowie studiują również, mimo że kończą szkołę techniczną, często wybierają kierunki humanistyczne. I też z powodzeniem je kończą i odnajdują się w swoich pasjach. Natomiast obecna szkoła jest coraz lepiej wyposażona. To dzięki środkom unijnym. Mamy nowoczesne pracownie, także możemy te inteligentne specjalizacje rozwijać. Jak wiadomo, wymogi rynku pracy zmieniają się z roku na rok. Sprostanie im wcale nie jest takie łatwe. Jeżeli chcemy być dobrym pracownikiem, którego będą zakłady pracy poszukiwały, no to trzeba się dobrze do tego przygotować. A nasza szkoła taką szansę daje. Jako przykład mogę tutaj podać, że od lat nasi uczniowie technik budownictwa w takim kierunku, którzy się kształcą, zajmują czołowe miejsca w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, a w tym roku jeden z naszych właśnie uczniów został laureatem tej olimpiady. Technikum ma też sporo sukcesów sportowych, artystycznych i wychowawczych. A do tego, jak nie trudno zauważyć, w ostatnim roku szkolnym zmieniła niemal całkowicie swój wizerunek zewnętrzny, przechodząc gruntowne remonty.